19 grudnia na Stradom zawitał obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Został on ofiarowany przez prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego wszystkim męskim wspólnotom zakonnym. W naszym kościele odbyły się uroczyste nieszpory, nabożeństwo różańcowe, a także msza święta, której przewodniczył ksiądz rektor Paweł Holc. To my w jakiś sposób Maryi w tych dniach w szczególny sposób towarzyszymy. Może warto postawić sobie pytanie, jak przeżyłem ten adwent. Został jeszcze tydzień. I na takie szczególne trzy rysy, takie rysy właśnie adwentowe, z jej życiem, z jej postawą, z jej osobą, chciałbym zwrócić uwagę. Wiara, oddanie się całkowicie woli Bożej jako narzędzie i wreszcie wrażliwość na drugiego człowieka, albo można inaczej jeszcze to ująć, niekoncentrowanie się na samym sobie. Wpatrujmy się w jej przykład i uczmy się od niej. Wizyta Matki Bożej zakończy się mszą świętą o godzinie 15 we wtorek 20 grudnia. Do tego czasu Kościół będzie otwarty dla wiernych. Zapraszamy na modlitwę. Ze Stradomia, Michał Radziwiłł.